Loża Radiowa. A w Loży Radiowej jest już nasz gość, pan Arkadiusz Jasiński, czyli Collegium Nobilium Opoliensis. I sekretarz redakcji roczników tegoż kolegium. Panie Arkadiuszu, to kolejne chyba już piąte wydanie. Dzień dobry, tak, wydajemy już piąty numer naszych roczników. Bardzo się cieszę, że zachowaliśmy ciągłość wydawniczą. To sprzyja wyrobieniu pewnej marki, nie tylko już na rynku opolskim, ale także na rynku ogólnokrajowym. Bo jak rozumiem, trafiają te wasze wydawnictwa na rynek ogólnokrajowy. Tak, w tym roku udało nam się nawiązać współpracę z największą oficyną naukową w Polsce, z wydawnictwem Adam Marszałek, które zapewnia bardzo profesjonalną obsługę wydawniczą i również dystrybucję na terenie całego kraju. I to jest taki rocznik, w którym opowiadacie o tym, co robiliście w minionym roku? Pewnie nie, czy raczej dzielcie się swoimi przemyśleniami na temat rzeczywistości? Jeżeli chodzi o zawartość rocznika, to staramy się zachować formę naukową i publicystyczną. Głównie w tym roku opublikowaliśmy teksty pracowników naukowych z całego kraju. Teksty koncentrują się wokół roli, wartości i tradycji w życiu publicznym. Nawiązujemy również do ubiegłorocznej rocznicy Chrztu Polski, ale ze względu na to, że chcielibyśmy być środowiskiem opiniotwórczym, również mamy dział poświęcony publicystyce i tam zaproszeni autorzy również swoje teksty umieścili. Zaproszeni, rozumiemy, że ci, którzy na stałe współpracują z kolegium, tak? Biorą udział w waszych spotkaniach, wygłaszają różne referaty. Tak, choć chcieliśmy wyjść poza dotychczas nawiązane kontakty, dzięki czemu udało nam się pozyskać autorów, którzy są nowi i wnoszą jakby taki powiew świeżości do naszej działalności. I dzięki temu nawiązaliśmy współpracę z autorami nowymi. Gdy słyszę o tym takim podejściu, o roli wartości, współcześnie, to od razu widzę mocno konserwatywny światopogląd. Dobrze odczytuję wasze intencje? Jesteśmy środowiskiem raczej konserwatywnym, a to dlatego, że uważamy, że należy akcentować przywiązanie do pewnego rodzaju postaw i je pielęgnować. Uważamy, że w mieście takim jak Opole brakuje tego typu punktu widzenia. Jesteśmy otwarci na dyskusje z innymi środowiskami, ale chcemy tutaj również wnieść z tej drugiej strony, z takiej sceny ideologicznej, jakiś wkład w tą dyskusję. Powiedziałbym, że może brakowało kiedyś, bo to było eseldowskie miasto przez jakiś czas, potem no właśnie, miasto kojarzone z Platformą, jednak, czyli mocno liberalne. Teraz jest prawica u władzy. Władza się zmienia, jak wiemy, raz jest lewica, raz jest prawica. Ważne, że nasze środowisko, bez względu na to, kto rządzi, czy to w mieście, czy władzy jest centralnej, my zachowujemy jeden punkt widzenia, się go trzymamy bez względu na to. Jak ktoś, kto chciałby poznać treść tego rocznika, może do niego dotrzeć? W przyszłym tygodniu, 31 stycznia, we wtorek o godzinie 17:00 odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej promocja roczników. Zaproszeni goście będą rozmawiać na temat artykułów zawartych w roczniku. Zaproszony został redaktor naczelny profesor Mirosław Lenart, dyrektor Instytutu Filozofii profesor Grzegorz Francuz oraz historyk dr Marek Białokur. Bardzo dobrze nam znany zresztą. A proszę powiedzieć, tak gdyby można było zachęcić, dla kogo to jest publikacja? Dla studentów, którzy gdzieś chcą zgłębiać właśnie takie podejście do świata, czy dla przeciętnego Opolanina raczej lektura to nie jest? Czy to właśnie, bo to taki język... Zawsze się mówisz o targecie, prawda? Kto jest targetem tej książki? O. Ze względu na formę, którą przyjęliśmy, czyli taką publicystyczno-naukową, nie jest to skierowane wyłącznie do środowiska akademickiego. Chcielibyśmy dotrzeć do szerszego grona czytelników, a to ze względu, że środowisko akademickie jest... Nie wszyscy w Opolu są akademikami. I chcielibyśmy zwrócić uwagę również ewentualnych oponentów ideowych do przeczytania tekstów w nim zawartych, ponieważ warto wiedzieć, co ewentualni przeciwnicy w dyskusji myślą i co chcą zmienić. Czyli jak ktoś nie jest konserwatystą, tylko jest, nie wiem, wojującym liberałem, to też może przyjść na tę promocję i po prostu wziąć udział w dyskusji. Oczywiście. Ja sam z przyjemnością uczestniczę w promocjach różnych wydawnictw. Niekoniecznie zgadzam się z częścią z nich,
ale o to właśnie chodzi w debacie publicznej, żeby przyjść i wyrazić swój punkt widzenia. Nie zawsze się zgadzać, bo wtedy będzie... Przychodzi pan i się kłóci z prelegentem. Tak, z przyjemnością. Znaczy kłóci, bardziej dyskutuję, staram się używać wyważonych argumentów i tego, co samego oczekuję od partnerów dyskusji. Przypomnijmy, ta dyskusja we wtorek, 31 stycznia o 17 w Bibliotece Publicznej w Opolu, a my do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę. A w Loży Radiowej wracamy do rozmowy z Arkadiuszem Jasińskim, Kolegium Nobilium Opoliense. Otóż to, od kilku lat działa już Kolegium w Opolu przy Uniwersytecie Opolskim. Będzie kolejny nabór? Tak, w tym roku 13 lutego, czyli za ponad dwa tygodnie rozpoczyna się rekrutacja do już 6 edycji. Dzięki pracy przez wiele lat udało nam się rozszerzyć promocję i nabór kandydatów nie tylko na województwo opolskie, ale również no, na całą Polskę, dzięki czemu docieramy do większej liczby zainteresowanych i możemy z większej liczby środowisk zdobyć zdolnych młodych ludzi do naszej szkoły. Jak wyglądają zajęcia takiego kolegium? Jak wygląda jego program? Podstawą zajęć w kolegium są zjazdy. Podczas kilkudniowych niekiedy zjazdów studenci, słuchacze spotykają się z tutorami. Naszymi wykładowcami są zawsze uznani, rozpoznawalni specjaliści w swoich dziedzinach. Również dzięki staraniom kierownictwa kolegium udaje nam się organizować spotkania na przykład z ministrami, z kierownikami spółek Skarbu Państwa, z menedżerami, z przedsiębiorcami, z naukowcami, dzięki czemu kolegianci mają dostęp nie tylko do takiej sfery naukowej, ale również do biznesu i do innych sfer życia społecznego. Na studia idę po to, żeby dostać dyplom, żeby zdobyć zawód, a po co mam przyjść do Kolegium Nobilium? Ze względu na coraz węższe specjalizacje oferowane przez uniwersytety, kolegium jako instytucja otoczenia nauki stara się wypełnić tą brakującą lukę. Stawiamy nie tyle na kompetencje takie, jak zdobywa się na uniwersytecie, czyli niekiedy niestety sprowadza się to po prostu do otrzymania dyplomu, natomiast my staramy się przekazać studentom jakąś ideę, pokazać na przykładzie naszych tutorów, że ciężka praca za 20 lat może im się również opłacić i oni również mogą zostać kimś ważnym w życiu publicznym. Kiedyś się mówiło przekazać taką formację duchową. Coś jest na rzeczy? Staramy się, oczywiście to by było nieprawdą, gdybym powiedział, że nie przekazujemy określonego typu wartości, ale jesteśmy otwarci na odmienny punkt widzenia. Nie stosujemy jakiejś indoktrynacji ideowej. W samym kolegium są osoby o różnych poglądach i to sprzyja właśnie wymianie myśli, a kolegium jest taką platformą. A jak pan trafił do kolegium? Trafiłem do kolegium dwa lata temu. Przypadkowo zaobserwowałem plakat na kampusie uniwersytetu. Zobaczyłem, że jest to oferta, która mnie zainteresowała. Przeszedłem stopień rekrutacji i skończyłem już drugą edycję. Stopień rekrutacji, czyli nie jest... każdy, tak? Jest taki element prześwietlania kandydata? Tak, jest, aczkolwiek nie zniechęcam potencjalnych zainteresowanych. Staramy się wybrać osoby, które mają najwyższy stopień zaangażowania w otaczającą je rzeczywistość. Każdy ma szansę, wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny, który od 13 lutego będzie dostępny. Na stronie? Tak. I co się dzieje? Ktoś wypełnia, wysyła, znaczy wypełnia i go macie i zapraszacie go na rozmowę? Tak, podczas rozmowy rekrutacyjnej oceniane są predyspozycje kandydata, rozmawiamy i weryfikujemy, tak jak przy składaniu CV, prawdziwość danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Dopytujemy, bo też nie wszystko można zmieścić na czterech kartkach A4. Poznajemy kandydata i wtedy oceniamy, czy panie Jarku, taki rocznik liczy sobie ilu członków, kolegiantów, jak mówicie? Podczas piątej edycji ślubowanie podczas przyjęcia złożyło 64 osoby. Ukończyło około 30, a więc mimo tego, że kolegium stara się wspomagać swoich słuchaczy w ukończeniu, to jednak nie każdy kolegium może ukończyć, bo nie jesteśmy taką uczelnią, która po prostu przyjmuje studentów i każdemu daje dyplom ukończenia. To za co można wylecieć z kolegium?
Głównie staramy się o to, aby kolegianci przestrzegali zasad zawartych w regulaminie. Przywiązujemy dużą wagę do aktywności i obecności na zjazdach. W tym roku wprowadzamy, a właściwie przywracamy formy zaliczenia w postaci eseju i wystąpienia ustnego. Sprzyja to podjęciu pracy przez takiego słuchacza, a później, jeżeli ta osoba ma się zaangażować w życie publiczne, dzięki wystąpieniu będzie mogła ćwiczyć sztukę wysławiania się przez... Czyli szkoła przyszłych elit. Szkoła przyszłych elit, do której nabór ruszy w połowie lutego, 13, tak? Tak jest. Przypomnijmy, 13 luty. A my przypomnijmy, gościem naszym był Arkadiusz Jasiński. Kolegium Nobilium Opoliense. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Loża radiowa.